No nareszcie jesteś. A to się Marunka ucieszy. Wybor, Remik, pochudnij. Co, nie przywitasz się z mężem? Miałeś przyjechać dopiero jutro. Ale dobrze, że jesteś. Przyjechał! Patrzcie, ludzie, kto przyjechał! Witam! No, mam cię tu nareszcie u siebie i prędko nie wypuszczę. Jak wam ładnie tak razem. Aż dziwne, że wytrzymałeś bez Marunki 4 miesiące. Spójrz, jaka ona śliczna, jak ci ją odchuchaliśmy. Krew z mlekiem i miodem. A tymczasem spróbujesz mojej miodówki. O. No, nakonita. Proszę. Zdrowie kochanych pszczółek wuja. Ich królowej. Wszystkiego dobrego. Rączka. To Staś. Stasiu, a chodź no do nas. No gdzie się podziewasz, chłopie? Zapomnieliśmy zupełnie u Kołowatych. To prawda. To taki? A on tam głodny łazi po podwórzu. Podejdź bliżej. Poznasz pana. To nasz gość. Oj, Maruda, Maruda. Chodź, zjedz z nami kolację. Stasiu. A może ty masz do mnie jakąś sprawę? Tak, no to wejdźmy do kancelarii, proszę. Samym chlebem chcesz mnie karmić? Maruna. Stasiu, przecież musisz coś zjeść. Zanim dojedziesz do swojego domu, będzie już głęboka noc? Nie, ja tu nie mogę jeść. A dlaczego? Teraz nie mogę. Stasiu, przecież to jest mąż Maruny. Swój człowiek. Brat Łata, no. Pan się myli. To jest udawacz. Rygor, rygor, dobry pies, dobry. Coś nie widzę u wujka żadnych trofeów myśliwskich. A rzeczywiście nie ma, nie ma. Nie lubię. A w ogóle to dawno już nie poluję, od czasu wojny. A czemu to? Czemu? No widzisz, o, mam krótki wzrok, prawda? No i w ogóle. Szkoda, że wuj nie poluje.
końcu część zwierzyny i tak musi być odstrzelona. Dlaczego musi? Myśliwi tylko tak mówią. O, to chyba naturalne. Kochani, przyroda sobie znakomicie radzi sama. A potrzeby człowieka? Ano właśnie. Potrzeby człowieka. Widzisz, potrzebami można sobie wszystko usprawiedliwić. Zabijanie nie tylko zwierząt, ale nawet kochanych ludzi. Zawsze komuś to jest potrzebne. Słuchaj, Adamie, czyś ty w młodości nie obrywał muchą skrzydeł? Mówię, wujek, a kto z nas tego nie robił? Nie wierz mu. On wszystkich oszuka, ale mnie nie. Bo ja przejrzałem, co on za jeden. Ale może się nie bać, ja cię obronię. Ja tu w lesie wiem wszystko, tu są bunkry, schrony. Pomogę ci się schować. Ale mnie nic nie grozi. Naprawdę. Przyjechałem zabrać wreszcie Marunę. Dosyć chyba mieliście już z nią kłopotów. Jakich kłopotów, kochani? Maruna może tu zostać u nas na stałe. Na szczęście ma jeszcze męża. Który nie obrywa muchą skrzydeł. Kochany, jesteście nam potrzebni bardzo, oboje. Dziękuję wujowi. A ten Stanisław, czy jak mu tam? Stasio. Stasio, tak. To co to za człowiek? Znam go od dziecka. Mhm. Pracuje tu u mnie. No, są z nim pewne kłopoty. Ale to złoty chłopiec. Ale trochę nieodpowiedzialny. Jak my wszyscy, kochani. Nie śpisz? Nie. Ale jestem zmęczona. Można tu chyba trochę u ciebie posiedzieć. Powinniśmy wreszcie porozmawiać. Mam dla ciebie dużo pozdrowień. Nie pytasz od kogo? Dlaczego przyjechałeś? Przyjechałem, żeby cię stąd zabrać. Słuchaj, nie jesteśmy dziećmi. Jeżeli coś nie jest tak, to możemy o tym porozmawiać. Co się stało? A jeżeli o mnie chodzi, to nie wydaje mi się niemożliwe, żeby wszystko było tak jak dawniej. Przyjechałbym wcześniej, ale dopiero teraz dostałem urlop. Załatwię dla nas czasy i to w tym samym domu, co byliśmy wtedy. Mnie jest dobrze tutaj. Nie można być taką egoistką i myśleć tylko o sobie. Właściwie to najpierw cieszyłam się, że przyjedziesz. A co, teraz to już się nie cieszysz? Zapal, proszę. Czasami sama mam ochotę zapalić, zwłaszcza kiedy komary nalecą. Ale zapominam kupić papierosy, a do wuja nie chce mi się schodzić. Żeby się tylko pogoda za bardzo nie zmieniła. Idę zobaczyć, co z samochodem. Dobranoc.
ci śniadanie. Pewnie jesteś głodny. No, zjem cokolwiek, byle nie mało. Serek? Dziękuję. A gdzie to się Maruna podziewa? A gdzie jak nie w ogrodzie. Od wiosny codziennie tam pracujemy. Sama się o to napraszała, naprawdę. Mówi, że potrzebny jest jej ruch, świeże powietrze. To jej pomaga na serce. Przywykłam tutaj do długich spacerów. Tak sama spacerowałaś? Myślisz, że się boję? Nie, tylko to do ciebie niepodobne. Tutaj obcy trafiają się rzadko. A odbywamy obchody razem z wujem? I co, wuj opowiada ci o lesie? Wuj kocha las. To widać. A co to takiego? Dzikie zwierzę. Dekawka z 34 roku. Skąd ona się tutaj wzięła? Może miała jakiś wypadek? To jest bardzo ciekawy las. Chodź. Pokażę ci, gdzie borsuki mają norę. Te, od których nosi nazwę leśniczówka? Tak, chodź. Są tu grzyby? Bardzo mało. Może byśmy poszli na grzyby. Myślisz, że... Uważaj! Staś jedzie zobaczyć, co w Jelenim Boże, bo tamtej nocy mieli biwakować jacyś kajakarze. Tak dawno nie byliśmy razem. Marunko, proszę cię, wyjedźmy stąd. Po co mamy jechać gdzieś między obcych ludzi? To nie ma sensu. Czy tu nie jest dobrze? Ja nie mówię, że nie. Jest na pewno wspaniale, tylko tu się nie można czuć swobodnie. Wszyscy wszystko o nas wiedzą, a gdybyśmy wyjechali, to bylibyśmy nieskrępowani. Słuchaj, proszę cię, wyjedźmy stąd. Naprawdę chcę być tylko z tobą. Powiedzmy, że tak, ale po co? Po co, po co, po to? Cholera by go wzięła, spokoju ludziom nie daje. A co to za człowiek, ten kołowaty? On tu naprawdę pracuje u wuja jako strażnik? Już ci raz mówiłem, prawda? A co? Coś ci się nie podoba? Nie, co mi ma się nie podobać? On niczym nie przeszkadza. Tylko przecież to człowiek niezupełnie normalny. A pracę dał mu wujek w końcu odpowiedzialną. Ma niby pilnować lasu przed pożarem, a nie wiadomo, czy sam czegoś nie podpali. Prygor, leżeć! Leżeć, spokojnie. Nie bój się, spokojnie. Nie, ja się nie chcę wtrącać do nieswoich spraw, tylko że... mnie się wydaje, że on się do żadnej pracy nie nadaje. Szczerze mówiąc, to ja bym się go wolał pozbyć. A gdzie byś ty chciał, żeby Staś odszedł, co? O, patrz, las. Las jest wielki. Można się w nim ukryć tak, żeby oko ludzkie nie widziało. Tak, w lesie można. Ale między ludźmi, syneczku, czegoś takiego nie da się zrobić. Staś jest synem mojego przyjaciela. Razem z jego ojcem byliśmy w partyzance u Jędrusiu.
W walce nie raz i nie dwa ratowaliśmy sobie nawzajem życie. Przyjaciel mój jest człowiekiem schorzałym. Córki powychodziły za mąż, do miasta, a ze Stasiem jest właśnie taka troska nieszczęście. Tuż przed maturą zachorował, a chciał koniecznie pójść na politechnik. Staś był chłopcem zdolnym, ale coś tam zawiodło w jego głowie. Sam mówi, że przepaliły mu się stopki przekaźników w jego mózgownicy. Gdyby jakiś cudotwórca mógł mu je wymienić, może wszystko byłoby w porządku. Ale póki co na takiego cudotwórcę nie natrafi. Powiada, że ma dziwny szmer w głowie, że odbiera różne stacje, które daje mu bardzo dużo wiadomości. Gdzie się podziewasz, Staś? Dlaczego z nami nie idzie dzisiaj? Już jadł. A. Przyszedł do kuchni i tam mu dałam. Bo mówi, że nie wolno mu razem z innymi. Znowu dostał jakieś ostrzeżenie. O. Byłabym zapomniała, mam tu dla ciebie list. Ciekawe. Proszę cię, zaraz. Zobaczymy. Moi kochani, nareszcie wiemy, że mamy 33 kaczki na stawie i 22 zające w lesie. A wiesz, kiedy skończył obiad, to mnie zapytał, czy ja jestem już najedzony? Tak. Nawet tego gamoń nie wie. A kto ma za ciebie wiedzieć, czy ja siedzę w twoim żołądku? Bo tak mu powiedziałam. Bo ty lubisz nim ciągle dyrygować. Co ma robić, jak ma robić, co ma jeść, jak ma jeść. Więc nic dziwnego, że się zapytał, czy ja jestem już najedzony. No, musiał cię zapytać. No tak, to zapytał. No właśnie. Nie, wujku, dziwne, bo wy go traktujecie jak nieszkodliwego nie dojdę. Przecież wiadomo, że u takich ludzi to wcześniej czy później występuje pęd do agresji. No, nie powinniście być tacy beztroscy. No dobrze, a co mamy zrobić? Już wujowi mówiłem. Ja bym go odizolował. Nie powinien się czuć bezkarny. Dobrze, ale... Za co mamy go karać? W końcu nie jest odpowiedzialny za to, co robi. Co, nie dostaje żadnych ataków? Nigdy go wuj nie widział w takim stanie? Prawda. Widziałem, jak wskoczył na parkan i przycupnął w dziwnej pozycji. Ty by się 5 minut tak nie wytrzymał, rozumiesz? A on tkwił jak ptak. Na przykolonych nogach. 6 godzin. Spróbuj. Cała wieś przychodziła, żeby zobaczyć. Istna procesja, jak na odpuście. Prawdę mówiąc, ja sam poszedłem. Nawet go ściągnąłeś z tego płotu. No właśnie. Każdy inny po takim czymś padłby jak kłoda. A on zeskoczył z parkanu, zatrzepał, dodał skrzydłami jak kogut i zasiadł do misji z kaszą gryczaną i takimi skwarami. No i garem siadłego mleka. Kiedy wszystko zjadł, oblizał łyżkę, nachylił się do mnie i powiedział, alem się napatrzył głupich ludzkich gęb. Widać, jak on traktuje ludzi. Ale dla wuja to także nie był komplement. Kto jak kto, ale Staś wujowi złego słowa nie powie. Czasem zakpi sobie ze mnie albo z cioci, ale z wuja nigdy.
Dlaczego ten dureń przede mną ucieka? Sam poszedłeś się kąpać, nie poczekałeś na mnie. A kto powinien na kogo czekać? Chciałam nazbierać trochę jeżyn na śniadanie. Chciałaś. Zawsze masz jakieś głupie pomysły. Słuchaj, nie mówiłem ci jeszcze, ale kupiłem kolorowy telewizor. Telewizor kolorowy? A po co? No jak to po co? Dla ciebie. Ja go nie potrzebuję. Powiedz, co się z tobą dzieje? Odmienili cię tutaj, czy co? Wcale się nie zmieniłam. Ja cię w każdym razie nie poznaję. Ta cała twoja sielanka, ty przecież stajesz się niezdolna do normalnego życia. Zdaje się, że zapomniałeś, po co tu jestem. Słuchaj, ja o niczym nie zapomniałem, tylko chcę wiedzieć. Czy ty tu zostajesz, czy nie? Wuju. Mhm. Nie jest dobrze z Adamem i ze mną. Coś takiego. Rozmawialiście. I tak, i nie. Rozmawialiśmy, ale... Ale nie takiej rozmowy chciałam. Ja muszę z nim porozmawiać, ale inaczej. Tak długo milczałam, tak chciałam, aby niektóre sprawy dały się zapomnieć. Albo przynajmniej stały się mniej drażliwe, a tymczasem nie zmieniło się nic. Tak, tak. Wszystko będzie tak samo. Co mam robić? Niech mi wuj poradzi. No dobrze, a czego on chce? Nazbierały się różne pretensje. Przede wszystkim chce mnie stąd zabrać. Przykro będzie rozstać się, pożegnać. Nie mam żadnych możliwości zatrzymania ciebie. Maruna, przecież doskonale wiesz, że możesz tu zostać tak długo, jak długo zechcesz, prawda? Dom będzie pusty bez ciebie. I dom... I las. Już postanowiłam, wuju. Dla ciebie od kołowatego.
Hitlera. Trzymam Führera za gardło i patrzę w jego wyłupiaste oczy. Patrzę i... obudziłem się. Pan to tak zawsze. No więc co? Rozszumiały się wieżby płaczące. Rozpłakała się dziewczyna w głos. A teraz wam opowiem o Geringu. Ja go złapałem na lasu. Maruna? Maruna? Jesteś tu?
Dlaczego nie chcesz ze mną wyjechać? Bo nie. Proszę, powiedz. Nie muszę. Jak chcesz. Ale jeżeli tu zostanę, to nie ręczę za siebie. Proszę, nie gniewaj się, tylko spróbuj mnie zrozumieć. Czy cały ten czas, kiedy ciebie nie było w domu, chorowałem jak głupi osioł? Nie bywałem w domu tylko po to, żeby o tym nie myśleć. Ale teraz już nie mogę. Proszę cię, wyjedźmy gdzieś stąd na odludzie. Naprawdę, chciałbym być tylko z tobą. A tu nie jesteśmy na odludziu? Nie śmiej się, nie widzisz, co się dzieje. Macie tu jakieś swoje zajęcia, a co ja mam robić? Całymi dniami uganiać się gdzieś po okolicy? Słuchaj, chciałbym ci naprawdę dużo powiedzieć, ale... Ja też ci mam coś do powiedzenia. Tak, słucham. Że cię kocham. Tak, jeszcze kocham. Ale ty nie masz dla mnie żadnej litości. Ja nie potrafię przejść przez to wszystko po raz drugi. Po prostu nie chcę. Chodź, zobaczysz, co kupiłem. Mebelki dla małego? A gdzie moja komoda? W twoim pokoju. Co, nie podoba ci się taka sekretera? Przecież tu miało stanąć łóżeczko. Jak ja się teraz z nim zmieszczę? Ale nie denerwuj się. Mamy przecież jeszcze trochę czasu. Ale czemu mnie najpierw nie spytałeś? Przecież z tą sekretarą to była wyjątkowa okazja. Od ręki mi ją chcieli podkupić. Mogłeś przynajmniej poczekać z przemeblowaniem. Wiesz, ile za to dałem? Sam minister mi powiedział. Panie Adamie! Co ci się stało? Tyle razy ci mówiłem, że ci się nie wolno denerwować. Marunko, wsiadaj, na co czekasz? Zimą, przez kilka tygodni, kiedy wychodziłeś, ja szłam po krowce na różne przedmioty. Wiesz, o czym myślałam? Nie o tym, że chcę skończyć ze sobą. Ale że zniszczę ci jedną z twoich rzeczy. Że ci zepsuję komplet. To ty całymi tygodniami myślałaś o tym i nie zdradziłaś się ani jednym słowem. Przez te tygodnie uczyłam się rzeczy bardzo trudnych. Niczego nie pragnęłam. Nawet nie rozważałam twoich ani moich błędów. Pamiętałam tylko o dwóch rzeczach. Że ciebie kocham i że dłużej tak żyć nie mogę. To dlaczego nie porozmawiałaś ze mną szczerze? Bo myśmy zawsze rozmawiali ze sobą szczerze. Tylko szczerze. Byłeś dumny, ale... że wiemy o sobie wszystko. Proszę cię, nie kpij ze mnie.
Naprawdę nie rozumiem, jak mogłaś tak długo udawać. Przecież chodziłaś normalnie na spacery. Robiłaś zakupy. Kładliśmy się wieczorem do łóżka, a rano stawali jak gdyby nigdy nic. To jak mogłaś tak długo udawać? Przy twojej pomocy. Bo ty niczego nie dostrzegałeś. Widzisz, bo miałem do ciebie zaufanie. Nie, ty po prostu nie miałeś odwagi, żeby zauważyć mój strach. Bo ja bałam się. Bardzo się bałam. A właściwie po co jest nam potrzebna ta rozmowa? Co ci to da, że wiesz? Jak to co da? Wreszcie coś wiem. I teraz rozumiem, że musi się coś zmienić. No tak. Powinno się zmienić. Dlatego postanowiłam, że się rozejdziemy. Że co zrobimy? Że się rozejdziemy. Przecież ja cię kocham. Maruna! Niech pan tam nie idzie, niech panią zostawi w spokoju. Proszę cię, zejdź mi z drogi, bo ci skręcę kark. Ruszaj! No ruszaj! Chciał ci rękę na mnie podnosić, ty pokrako jedna. Żebym cię tu więcej nie widział. No już uciekaj. Słyszysz? Pływać!
Dobrze, pojadę z tobą. Zaczniemy jeszcze raz. Myślisz, że to niemożliwe spróbować od nowa? Inaczej? Ale naprawdę? A gdzie są twoje okulary? Nie wiem. Się w wodzie. Gdzie się zgubiłem? Zobacz, teraz się wszystko zmieni. Musi się zmienić. Słuchaj. Tak? Morna również zdecydowała się odjechać? No właśnie, zdecydowała się. W końcu to nie miało najmniejszego sensu, takie upieranie się nie wiadomo przy czym. Zresztą wuj ją najlepiej zna i wie, jaka potrafi być kapryśna i uparta. No ale ją przekonałem. I to dla jej dobra. Trzeba było tylko trochę zdecydowania. No cóż, jesteście dorośli. Sami wiecie najlepiej. Myślę jednak... Że dobrze byłoby... dla jej zdrowia, tak. Gdyby została tutaj dłużej. Przynajmniej tak długo, jak jest ciepło, prawda? No, a jest ciepło. No, ale tam na wczasach, jak wyjedziemy, tu też chyba będzie pogoda. No właśnie. Skoro zdecydowała się jechać, no to trudno. Jedźcie. A gdzie to mnie wuj przyprowadził? Co to jest? Jakaś kapliczka? Ktoś zginął od pioruna? Nie. Nikt tutaj nie zginął, mój drogi. O, proszę. Profesor Haberski ma tutaj swoją kolonię zaleszczotków. Czego? Zaleszczotków. Wielki rarytas dla przyrodników. Bardzo rzadki gatunek. Trzeba było to jakoś zabezpieczyć, prawda? Przed dobrymi ludźmi, którzy mogli z tym zrobić porządek. No i zniszczyć zaleszczotki. Więc użyłem fortelu. Poprosiłem profesora Haberskiego, żeby pozwolił powiesić tu krzyż. Krzyż. No i od tej pory zaleszczotki żyją sobie spokojnie. Chce się wujowi bawić w takie rzeczy. Staś również pilnuje zaleszczotków. No, chodź. A wie wuj, że miałem przeprawę z tym waszym kołowatym? No. Napadł na mnie. A wuj mówił, że do niczego takiego nie byłby zdolny. A dlaczego na siebie napadł? Nie mam pojęcia. Szedłem przez młodnik. Tak. A on zastąpił mi drogę i zaczął grozić. Coś w tym musi być. A coś się robił u młodniku? Nie, no co wuj, no co miałem robić? Szedłem przed siebie, nic nie robiłem. W końcu musiałem się z nim rozprawić. I żałuję, że tak późno. Nie łaziłby za mną i nie zawracał ciągle głowy. Staś nie jest taki. Wuju, wuj ma zacne serce. Tak. Ale sentymentalizm w życiu nie popłaca. Marunka, nie mogłaś to jeszcze u nas zostać. Niech się ciocia nie wie. Przyjedziemy jeszcze. Do widzenia, ciociu. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Nie zapominajcie o nas. Nie zapomnimy na pewno. Do widzenia, wuju. Powinniście odłożyć wyjazd do jutra, do rana. Jest ciemno. Deszcz może być za chwilę.
Nie, no naprawdę, nie ma obaw, a ja lubię jeździć nocą. No chyba, że tak. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Nawzajem. Cześć. Warunka. Chodź, chodź, chodź. Widzenia. Czekaj. To kołowaty, zatrzymaj się. Uważaj, co robisz! Cholerny kołowaty, pomyliłem przez niego drogę. Nie śpisz? Nie. Ale jestem zmęczony. Można tu chyba trochę u ciebie posiedzieć. Powinniśmy wreszcie porozmawiać. Mam dla ciebie dużo pozdrowień. Nie pytasz od kogo? Dlaczego przyjechałeś? Przyjechałem, żeby cię stąd zabrać. Słuchaj, nie jesteśmy dziećmi. Jeżeli coś nie jest tak, to możemy o tym porozmawiać. Co się stało? A jeżeli o mnie chodzi, to nie wydaje mi się niemożliwe, żeby wszystko było tak jak dawniej. Przyjechałbym wcześniej, ale dopiero teraz dostałem urlop. Załatwiłem dla nas czasy i to w tym samym domu, co byliśmy wtedy. Mnie jest dobrze tutaj. Nie można być taką egoistką i myśleć tylko o sobie. Właściwie to najpierw cieszyłam się, że przyjedziesz. A co, teraz to już się nie cieszysz?
Zapal, proszę. Czasami sama mam ochotę zapalić, zwłaszcza kiedy komary nalecą. Ale zapominam kupić papierosy, a do wuja nie chce mi się schodzić. Żeby się tylko pogoda za bardzo nie zmieniła. Idę zobaczę, co z samochodem. Dobranoc. Dam ci śniadanie. Pewnie jesteś głodny. No. Można tu chyba trochę u ciebie posiedzieć. Powinniśmy wreszcie porozmawiać. Mam dla ciebie dużo pozdrowień. Nie pytasz od kogo? Dlaczego przyjechałeś? Przyjechałem, żeby cię stąd zabrać. Słuchaj, nie jesteśmy dziećmi. Jeżeli coś nie jest tak, to możemy o tym porozmawiać. Co się stało? A jeżeli o mnie chodzi, to nie wydaje mi się niemożliwe, żeby wszystko było tak jak dawniej. Przyjechałbym wcześniej, ale dopiero teraz dostałem urlop. Załatwiłem dla nas czasy i to w tym samym domu, co byliśmy wtedy. Mnie jest dobrze tutaj. Nie można być taką egoistką i myśleć tylko o sobie. Właściwie to najpierw cieszyłam się, że przyjedziesz. A co, teraz to już się nie cieszysz? Zapal, proszę. Czasami sama mam ochotę zapalić, zwłaszcza kiedy komary nalecą. Ale zapominam kupić papierosy, a do wuja nie chce mi się schodzić. Żeby się tylko pogoda za bardzo nie zmieniła. Idę zobaczę, co z samochodem. Dobranoc. Dam ci śniadanie. Pewnie jesteś głodny. No, zjem cokolwiek, byle nie mało. Serek? Dziękuję. A gdzie to się Maruna podziela? A gdzie jak nie w ogrodzie. Od wiosny codziennie tam pracujemy. Maruna! Niech pan tam nie idzie, niech pan ją zostawi w spokoju.
Proszę cię, zejdź mi z drogi, bo ci skręcę kark. Ruszaj! No ruszaj! Chciał ci rękę na mnie podnosić, ty pokrako jedna. Żebym cię tu więcej nie widział. No już uciekaj. Słyszysz? Wolno ci pływać! Maruna! Niech pan tam nie idzie, niech pan ją zostawi w spokoju. Proszę cię, zejdź mi z drogi, bo ci skręcę kark. Ruszaj! No ruszaj! Chciał ci rękę na mnie podnosić, ty pokrako jedna. Żebym cię tu więcej nie widział. No już uciekaj. Słyszysz?
Aruna! Nie wolno ci pływać! Przywykłam tutaj do długich spacerów. Tak sama spacerowałaś? Myślisz, że się boję? Nie, tylko to do ciebie niepodobne. Tutaj obcy trafiają się rzadko. A odbywamy obchody razem z wujem? I co, wuj opowiada ci o lesie? Wuj kocha las. To widać. A co to takiego? Dzikie zwierzę. Dekawka z 34 roku. Skąd ona się tutaj wzięła? Może miała jakiś wypadek? To jest bardzo ciekawy las. Chodź. Pokażę ci, gdzie borsuki mają norę. Te, od których nosi nazwę leśniczówka? Tak, chodź. Są tu grzyby? Bardzo mało. Może byśmy poszli na grzyby. Myślisz, że... Uważaj! Staś jedzie zobaczyć, co w Jelenim Boże, bo tamtej nocy mieli biwakować jacyś kajakarze. Tak dawno nie byliśmy razem. Marunko, proszę cię, wyjedźmy stąd. Po co mamy jechać gdzieś między obcych ludzi? To nie ma sensu. Czy tu nie jest dobrze? Ja nie mówię, że nie. Jest na pewno wspaniale, tylko tu się nie można czuć swobodnie. Wszyscy wszystko o nas wiedzą, a gdybyśmy wyjechali, to bylibyśmy nieskrępowani. Słuchaj, proszę cię, wyjedźmy stąd. Naprawdę chcę być tylko z tobą. Powiedzmy, że tak, ale po co? Po co, po co, po to? Cholera by go wzięła, spokoju ludziom nie daje. A co to za człowiek, ten kołowaty? On tu naprawdę pracuje u wuja jako strażnik? Już ci raz mówiłem, prawda? A co? Coś ci się nie podoba? Nie, co mi ma się nie podobać? On niczym nie przeszkadza. Tylko przecież to człowiek niezupełnie normalny. A pracę dał mu wujek w końcu odpowiedzialną. Ma niby pilnować lasu przed pożarem, a nie wiadomo, czy sam czegoś nie podpali. Rygor, leżeć! Leżeć, spokojnie. I nie bój się, spokojnie. Dlaczego ten dureń przede mną ucieka? Sam poszedłeś się kąpać, nie poczekałeś na mnie. A kto powinien na kogo czekać? Chciałam nazbierać trochę jeżyn na śniadanie. Chciałaś, chciałaś. Zawsze masz jakieś głupie pomysły.
Słuchaj, nie mówiłem ci jeszcze, ale kupiłem kolorowy telewizor. Telewizor kolorowy? A po co? No jak to po co? Dla ciebie. Ja go nie potrzebuję. Powiedz, co się z tobą dzieje? Odmienili cię tutaj, czy co? Wcale się nie zmieniłam. Ja cię w każdym razie nie poznaję. Ta cała twoja sielanka, ty przecież stajesz się niezdolna do normalnego życia. Zdaje się, że zapomniałeś, po co tu jestem. Słuchaj, ja o niczym nie zapomniałem, tylko chcę wiedzieć. Czy ty tu zostajesz, czy nie? Wuju. Mhm. Nie jest dobrze z Adamem i ze mną. Coś takiego. Rozmawialiście. I tak, i nie. Rozmawialiśmy, ale... ale nie takiej rozmowy chciałam. Ja muszę z nim porozmawiać, ale inaczej. Dlaczego nie chcesz ze mną wyjechać? Bo nie. Proszę, powiedz. Nie muszę. Jak chcesz. Ale jeżeli tu zostanę, to nie ręczę za siebie. Proszę, nie gniewaj się, tylko spróbuj mnie zrozumieć. Przez cały ten czas, kiedy ciebie nie było w domu, chorowałem jak głupi osioł. Nie bywałem w domu tylko po to, żeby o tym nie myśleć. Ale teraz już nie mogę. Marunko, wsiadaj, na co czekasz? Zimą, przez kilka tygodni, kiedy wychodziłeś, ja szłam po krowce na różne przedmioty. Wiesz, o czym myślałam? Nie o tym, że chcę skończyć ze sobą, ale że zniszczę ci jedną z twoich rzeczy. Że ci zepsuję komplet.
To ty całymi tygodniami myślałaś o tym i nie zdradziłaś się ani jednym słowem. Przez te tygodnie uczyłam się rzeczy bardzo trudnych. Niczego nie pragnęłam. Nawet nie rozważałam twoich ani moich błędów. Pamiętałam tylko o dwóch rzeczach. Że ciebie kocham i że dłużej tak żyć nie mogę. To dlaczego nie porozmawiałaś ze mną szczerze? Bo myśmy zawsze rozmawiali ze sobą szczerze. Tylko szczerze. Byłeś dumny, ale... że wiemy o sobie wszystko. Proszę cię, nie kpij ze mnie. Naprawdę nie rozumiem, jak mogłaś tak długo udawać. Przecież chodziłaś normalnie na spacery. Robiłaś zakupy. Kładliśmy się wieczorem do łóżka, a rano stawali jak gdyby nigdy nic. To jak mogłaś tak długo udawać? Przy twojej pomocy. Bo ty niczego nie dostrzegałeś. Widzisz, bo miałem do ciebie zaufanie. Nie, ty po prostu nie miałeś odwagi, żeby zauważyć mój strach. Bo ja bałam się. Bardzo się bałam. A właściwie po co jest nam potrzebna ta rozmowa? Co ci to da, że wiesz? Jak to co da? Wreszcie coś wiem. I teraz rozumiem, że musi się coś zmienić. No tak. Powinno się zmienić. Dlatego postanowiłam, że się rozejdziemy. Że co zrobimy? Że się rozejdziemy. Przecież ja cię kocham. Kto jak kto, ale Staś wujowi złego słowa nie powie. Czasem zakpi sobie ze mnie albo z cioci, ale z wuja? Nigdy.
Staś! Stasiu! A głośno do nas! No gdzie się podziewasz, chłopie? Zapomnieliśmy zupełnie u Kołowaty. To prawda. To taki? A on tam głodny łazi po podwórzu. Podejdź bliżej. Poznasz pana. To nasz gość. Oj, Maruda, Maruda. Chodź, zjedz z nami kolację. Stasiu. A może ty masz do mnie jakąś sprawę? Tak, no to wejdźmy do kancelarii, proszę. Samym chlebem chcesz mnie karmić? Maruna. Stasiu, przecież musisz coś zjeść. Zanim dojedziesz do swojego domu, będzie już głęboka noc? Nie, ja tu nie mogę jeść. A dlaczego? Teraz nie mogę. Stasiu, przecież to jest mąż Maruny. Swój człowiek. Brat łata, no. Pan się myli. To jest udawacz. Rygor, rygor, dobry pies, dobry. Coś nie widzę u wujka żadnych trofeów myśliwskich. A rzeczywiście nie ma, nie ma. Nie lubię. A w ogóle to dawno już nie poluję, od czasu wojny. A czemu to? Czemu? No widzisz, o, mam krótki wzrok, prawda? No i w ogóle. To szkoda, że wuj nie poluje. W końcu część zwierzyny i tak musi być odstrzelona. A dlaczego musi? Myśliwi tylko tak mówią. O, to chyba naturalne. Kochani.
A co, teraz to już się nie cieszysz? Zapal, proszę. Czasami sama mam ochotę zapalić, zwłaszcza kiedy komary nalecą. Ale zapominam kupić papierosy, a do wuja nie chce mi się schodzić. Żeby się tylko pogoda za bardzo nie zmieniła. Idę zobaczyć, co z samochodem. Dobranoc. Dam ci śniadanie. Pewnie jesteś głodny. No, zjem cokolwiek, byle nie mało. Serek? Dziękuję. A gdzie to się Maruna podziewa? A gdzie jak nie w ogrodzie. Od wiosny codziennie tam pracujemy. No, sama się o to napraszała, naprawdę. Mówi, że potrzebny jest jej ruch, świeże powietrze. To jej pomaga na serce. Dzień dobrego. Rączka. To Staś. Stasiu, a głośno do nas. No, gdzie się podziewasz, chłopie? Zapomnieliśmy zupełnie ukołowaty. To prawda. To taki? A on tam głodny łazi po podwórzu. Podejdź bliżej. Poznasz pana. To nasz gość. Maruda, Maruda! Chodź, zjedz z nami kolację. Stasiu, a może ty masz do mnie jakąś sprawę? Tak, no to wejdźmy do kancelarii, proszę. Samym chlebem chcesz mnie karmić? Maruna.
Stasiu, przecież musisz coś zjeść. Zanim dojedziesz do swojego domu, będzie już głęboka noc. Nie, ja tu nie mogę jeść. A dlaczego? Teraz nie mogę. Stasiu, przecież to jest mąż Maruny. Swój człowiek. Brat łata, no. Pan się myli. To jest udawacz. Rygor, rygor, dobry, pies dobry. Coś nie widzę u wujka żadnych trofeów myśliwskich. A rzeczywiście nie ma, nie ma. Nie lubię. A w ogóle to dawno już nie poluję, od czasu wojny. Czy tu nareszcie u siebie? I prędko nie wypuszczę. Jak wam ładnie tak razem. Aż dziwne, że wytrzymałeś bez Marunki 4 miesiące. Spójrz, jaka ona śliczna, jak ci ją odchuchaliśmy. Krew z mlekiem i miodem. A tymczasem spróbujesz mojej miodówki. O. No, na konika. Proszę. Zdrowie kochanych pszczółek wuja. Ich królowej. Wszystkiego dobrego. Rączka. To Staś! Stasiu! A chodź no do nas! No gdzie się podziewasz, chłopie? Zapomnieliśmy zupełnie u Kołowaty. To prawda. To taki? A on tam głodny łazi po podwórzu. Podejdź bliżej. Poznasz pana. To nasz gość. Oj, Maruda, Maruda. Chodź, zjedz z nami kolację. Stasiu. A może ty masz do mnie jakąś sprawę? Tak, no to wejdźmy do kancelarii, proszę.